Uniwersytet Jana Kochanowskiego będzie rozwijać utworzony niedawno Wydział Lekarski. Jak poinformowano podczas spotkania z marszałkiem województwa, uczelnia otrzymała od samorządu 2 miliony złotych dotacji, dzięki czemu wydział zostanie doposażony i poszerzy bazę dydaktyczną. Wartość tych inwestycji, które planujemy, to jest grubo ponad 40 milionów złotych tutaj i w infrastrukturę, i w wyposażenie tych obiektów, które będą służyć dydaktyce. Ostatni sejmik przed tygodniem wsparł środkami z budżetu województwa, nie środkami unijnymi, ale z budżetu województwa w kwocie 2 milionów złotych. Chcę zadeklarować, że nie jest to ostatnie wsparcie tego rodzaju. Czujemy się odpowiedzialni za funkcjonowanie tego kierunku, bo uniwersytet jest naszą dumą, jest taką kuźnią kadr. Zależy nam bardzo na tym, żeby jakość dydaktyki, przykładamy do tego bardzo dużo uwagi, jakość również realizowanej przez nas medycyny w regionie świętokrzyskim dzięki temu się była bardziej zaawansowana, rozwijała się. To jest niezwykle istotne. Wszystko to pod kątem uruchomienia studiów medycznych w języku angielskim, które mają ruszyć już w semestrze jesiennym. To będzie budowało nam w przyszłości relacje kulturalne, zawodowe, gospodarcze z naszymi partnerami, bo jeżeli ktoś tutaj będzie studiował, będzie wracał do siebie, jeżeli będzie wracał, być może część zostanie tutaj, to na pewno będzie naszym ambasadorem poza granicami naszego regionu, naszego kraju. UJK chce też zacieśnić współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym i Świętokrzyskim Centrum Onkologii, aby kształcić studentów pod kątem potrzeb obu lecznic.